Zwrócił się do mnie mieszkaniec osiedla Lotnisko. Tutaj chodzi o interwencję pana prezydenta w sprawie, że tak powiem, usytuowania miejsca parkingowego, które istniało wcześniej. Złożył pismo w październiku, w połowie października, do Zarządu Dróg Miejskich o, powiem, pomalowaniu takiej koperty, takiego miejsca. Otrzymał pismo, że zadanie oczywiście zostanie wykonane. To pismo zwrotne do niego trafiło z dnia 12 listopada 2016 roku, ale do końca kwietnia przyszłego roku. I w związku z tym ja chciałam zapytać, co jest problemem? Bo przecież na ile moja wiedza jest aktualna, nie zmniejszyło się zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich, prawda? Inwestycji też jest mniej. Aura też była sprzyjająca. To jest człowiek inwalida, który ma utrudniony dostęp. Ja uważam, że takie rzeczy należy wykonać zimą. Przed zimą, przed tymi warunkami atmosferycznymi, tym bardziej, że on jest chory na schorzenie ortopedyczne, nóg. Co jest przyczyną, że aż do kwietnia ten człowiek musi czekać na fachowca, chyba na dwugodzinną pracę i koszt żaden? Szanowna pani radna, a więc rzeczywiście to nie jest, nie byłby to problem, żeby nie fakt, że malujemy do końca września, kończy się umowa z wykonawcą i teraz po jakby zagłosowaniu przez państwo nad budżetem, jeżeli ten otrzymamy, zrobimy przetarg i to jest termin graniczny. Nie mamy już umowy z wykonawcą, nie mamy farby, wbrew pozorom malowanie nie robi się zimą, tylko w sprzyjających warunkach. Jak pani sama powiedziała, ten człowiek złożył w październiku to pismo. Sytuację, jeżeli mamy być miastem przyjaznym dla mieszkańców, łamiemy bariery architektoniczne. Wie pani co, ja jestem w stanie sama wyznaczyć osobę i to pomalować temu chłopu. Przepraszam za wrażenie.